Cześć, tu Marek Kirośliny. Dzisiaj wybraliśmy się znowu do Obi, dlatego że musiałem kupić nawozy, ale poza tym stwierdziłem, że muszę odwiedzić to moje ulubione Obi, bo dawno tutaj nie byłem. No i okazuje się, że było warto jak zwykle, dlatego że są piękne rośliny, już na wejściu takie duże, piękne szorstkowce, ogromne palmy, wakacyjny klimat cały czas. No są dosyć drogie, trzeba przyznać, ale za to jakie wielkie. Są też takie sagowce, mniejsze za ponad 100, większe za 160. I te większe bym wybrał, bo jednak kłodzina większa i więcej liści. Dłużej ta roślina musiała rosnąć, więc bardziej się opłaca moim zdaniem. Oliwka dosyć droga. Liście takie trochę zmarnowane. Nie wiem, nie podoba mi się to trochę, bo takie są jakieś powykręcane. Nie rozumiem, dlaczego tak to wygląda. No i tutaj mamy jeszcze takie ogromne szorstkowce, przepięknie wyglądające. No po prostu czad. Tutaj nawet kiełkuje jakiś maluszek jeszcze. No jest to parę złotych do wydania, ja bym chciał, ale nawet nie mam tyle miejsca, więc no. Zobaczcie, jak tu przycięli drzwiami ten liść, masakra. Jest też taki duży sagowiec, wow, wygląda jak taka korona na grubym pniu, mega, ślicznie. No i jeszcze jeden, dwa takie szorstkowce. Przepiękne te rośliny. Dobra, idziemy do środka, zapraszam na odcinek. A na wejściu wita nas cały wózek Kalanchoe. Bardzo różne odmiany i bardzo ładne. Zobaczcie, te tutaj to są chyba moje ulubione. Z takimi dzwoneczkami pięknymi. Ta druga jest taka bardziej drobna, bardziej taka powiedzmy wyrafinowana, ale również bardzo ozdobna. Za to te pod spodem bardziej podobały się Włodkowi. To za chwilę wam pokażę. 30, no. Cena nie jest zła, bym powiedział, jak na tej wielkości rośliny, zwłaszcza w porównaniu z tymi małymi, no bo to w ogóle bez sensu kupować. Te najbardziej podobały się Włodkowi. W sumie mi też bardzo się podobały, nie dość, że ładne liście, mega. To te kwiaty też takie bardzo ciekawe, powiedziałbym, no bo może nie są bardzo okazałe, ale wyglądają interesująco. No a tutaj już takie bardziej wyglądające standardowo. Ale nadal fajne, za 37 zł, duża roślina kwitnąca, całkiem fajnie. No i fajnie, że taki wybór, bo zwykle są tylko te standardowe w sklepie i wtedy to tak. No one już się opatrzyły chyba wszystkim, chociaż cały czas wdzięczna roślina, łatwa w obsłudze. Dobra, ale idziemy na prawdziwy dział ogrodowy, bo tutaj dopiero są fajne rośliny. Zobaczcie już na wejściu, jakie wielkie epipremna. No stromantę też, jak zwykle. Dosyć duże, ładne, ale te epipremna na nóżkach, na tych palikach super wyglądają. Naprawdę fajnie. Mega duża roślina. No i poza tym trochę alokazji, trochę strelicji. Wow, wow, wow. I filodendron pedatum. No, ciekawe. Ale wielkie liściory. Są jeszcze inne wielkie liście, za chwilę wam je pokażę, ale najpierw jeszcze zobaczmy coś innego. Na wejściu mamy trochę zwyklaków, asparagusy, begonie, ale już za chwilę mamy piękne skrzydło kwiaty z wariegacją, taki diamond jak ja mam, kwitnące i kosztują 109 zł. No fajnie. Poza tymi skrzydłokwiatami są jeszcze inne dekoracyjne, takie bardziej kolekcjonerskie rośliny sprowadzone już jakiś czas temu do Obi, widocznie się jeszcze nie sprzedały. Chociaż wyglądają bardzo ładnie. Jest trochę werukosum, tylko z przodu te skrzydłokwiaty takie żółto-pomarańczowe mi się nie podobają. Jakoś ten kolor jest taki dla mnie odpychający, nie wiem dlaczego. Piękna kencja, ja chcę kencję. Może sobie kiedyś sprawę jeszcze. Pamiętam czasy, jak kiedyś były w Ikei do kupienia dosyć tanio, no ale spójrzcie teraz tutaj, jakie piękne. Znowu są te Red Beauty, znowu je przywieźli, żeby mnie kusiły, ja nie wiem, masakra. Z przodu epipremna, no i te bluszcze, o których ostatnio mówiłem, że już nigdy nie kupię. I nawet ładna alokazja. Ananasy. Fajnie, fajnie. No ale ta Red Beauty, ojejku, masakra. Zobaczcie, jak ona jest piękna.
Spójrzcie, docencie to piękno. 400. Taka duża. Nawet kilka przywieźli. Chyba, żeby dłużej stały i żeby mnie dłużej wkurzały. Śliczne. Spójrzcie, jakie piękne. No, cudo. A pod spodem taka aglaonema wyglądająca jak sztuczna. Bo tu jeszcze jedna mała kluzja się tam zaplątała, nie wiem czemu. No i jakieś fikusy, elastika. Tutaj takie duże monstery, aż się wylewają z półek po prostu, bo się nie mieszczą. Szok. No i trochę jeszcze mniejszych palemek, jakieś areki, pierdoły. Tutaj są te epiprem na całkiem duże. Właśnie, zobaczcie ile kosztują. 130 zł. No taka już duża roślina do mieszkania, naprawdę. I to jest roślina, która przeżyje. A tutaj mamy Green Beauty, czyli zieloną wersję tej Red Beauty. No też wygląda zjawiskowo. Naprawdę ogromna, piękna roślina. No ale spójrzcie na to. Jeszcze wam później pokażę tego filodendrona Melanochryzum. Po prostu szokującej wielkości jest ten liść. Masakra. Cudo. Cena 229. Okej. Jest jeszcze trochę verrucosum. Jest trochę squamiferum. On ma takie fajne włochate ogonki liściowe. Pachiry. No, tu jest jeszcze takie tomatophyllum. Trochę te liście takie se. Takie trochę zmarnowane. Ładne brazile. Jeszcze różne aglaonemy fajne. No naprawdę dużo fajnych roślin pnących teraz się pojawiło. I strelicje standardowo. Tu jest coś, co mnie zachwyciło. To się nazywa Lea przez 2E. Przepiękna roślina. Te młode liście mają taki metaliczny połysk. Też wam ją jeszcze pokażę później. No prześliczna. Naprawdę bardzo mi się podoba. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Cudo. A i kosztowała chyba 120 zł czy coś takiego, więc wcale nie tak dużo. Tutaj są te syngonia takie, które uważam, że są fajne, erytrophyllum. Też je mam. Red Arrow. Krotonik i fikus lirolistny, którego dawno nie widziałem w sklepie. Fajnie. Małpki. Dużo małpek. Jest też Monstera Standleyana. Ta z wariegacją. No i patrzcie, jaki jest Zindapsus. No po prostu szok. Filodendron, no Boże. Kto to pisał? Ale zobaczcie, jakie ładne. Na tym paliku, w takiej cenie, no całkiem fajna roślina. Już taka okazała, no spójrzcie. I tu widać, że jest kilka pędów na tym zaplątanych. Naprawdę bardzo ładna. No i poza tym jeszcze kalate kwitnące, skrzydło kwiaty, tutaj jest taka dżungla, a na końcu chmalomeny, ale śliczne. Bardzo lubię tę roślinę. Wow, po ile? Po 139 zł. Okej. Okay. A pod spodem fanbany, tudzież Green Wondery, albo po prostu Tomatophyllum sprusanum. A tu mamy półkę śmierci. Jedną z... I nie ma tu za dużo roślin. W sumie może i dobrze. Bo znaczy to, że są w dobrym stanie w sklepie. Mamy tutaj takie duże małpki. Zobaczmy ceny. No, dobra. I teraz zobaczcie, jakie małpki są. Całkiem okazałe. Też na paliku. Dużo palikowych przyszło, no. Rzeczywiście. Ja lubię te fikusy, nie wiem dlaczego, ale coś mają w sobie, taki trochę różowy, taki połysk, nie wiem, coś mi się podoba w nich. Ale jakoś nigdy się nie zdecydowałem, żeby kupić, więc tak trochę mi się podoba. Tutaj mamy rosnącą cytrynkę, fajnie, zobaczmy jakie ceny tych cytrusów, a tam było jeszcze więcej. Dobra, no najdroższe za 150 zł. No to w sumie... Już nie jest tak źle. Więcej tych epi jeszcze. Masakra, ile ich przywieźli. Ale chyba zejdą, jak to takie na paliku duże okazały rośliny, to często
Nawet osoby, które za bardzo się nie interesują kwiatami, już kupują coś takiego, bo wiedzą, że to przeżyje. A jednak już robi jakieś wrażenie, jak się postawi taką roślinę. No kuszą, kuszą te kalatee, naprawdę są piękne. Błyszczą i tak dalej, no ale wiecie, te przędziory na nich. Uwielbiam tamtą z tymi różowymi prążkami, jest po prostu prześliczna. I trochę małych krotonów. Słyszałem ostatnio, że ludzie też polubili krotony znowu. Fajnie. U mnie nawet rośnie ten kroton. Powoli, ale rośnie. W końcu się na tyle chyba zaprzyjaźnił z otoczeniem, że zaczął rosnąć. Bo tak do tej pory to po prostu stał w miejscu. Tutaj mam jeszcze skrzydło kwiaty. Kilka strelicji. Mamy to Syngonium macrophyllum frosted heart, którego nie lubię po prostu, bo jest jak przędziorek. Szkoda, bo jest jeszcze takie ciemnozielone i ono jest ładne i nie wiem dlaczego tylko to właśnie przymrożone takie zaczęli produkować masowo. Tutaj mamy trochę anturiów i to syngonium, zobaczcie, no przepięknie wygląda po prostu. Pink splash taki. Fajnie. W obi masakra. No i chciałem wam pokazać jeszcze, że jest tutaj mnóstwo znowu kaladiów, chociaż już w tej chwili chyba trochę się wyprzedało, ale jak zwykle kuszą i zachwycają, szkoda, że tylko do jesieni, bo potem trzeba je wykopać. Ale przepiękne te liście, naprawdę. Chyba im krócej żyją, tym bardziej zjawiskowe. No i znowu Red Beauty. Masakra. Nie mogę się przez nią na niczym skupić. Mamy tu jeszcze Enjoye. Trochę się już sprzedało, trochę jeszcze jest. One są fajne, chociaż no ja muszę dać jeszcze kiedyś szansę raz, bo mi zgniło niestety. No i znowu przejdźmy koło Red Beauty. Powzdychajmy. I teraz miniemy jeszcze kilka pięknych palm po to, żeby znaleźć jedną choję. Jest jedna choja Australis zaplątana tutaj na kółku. I to tyle, jeśli chodzi o choje niestety tym razem. No ale są inne fajne rośliny, jest też trochę alokazji, takich z większymi liśćmi. W ogóle te kukulaty, to jeszcze wam pokażę, jakie zmutowane wielkie pnie. Tutaj troszeczkę takie smutniejsze skrzydło kwiaty, nie wiem czemu, tak tutaj już bardziej bliżej śmierci, bliżej półki śmierci, a tu właśnie półka śmierci w sumie tematycznie. Zobaczcie, jaki fajny filodendron na półce śmierci. No naprawdę, słuchajcie, no nic mu nie jest. A kosztuje 114 zł, co w sumie nie jest niską ceną na takiego popularnego, czerwieniejącego filodendrona zwykłego, ale no okej. Po 8 zł to syngonia. Syngonią to odbija, więc to jest przynajmniej dobra inwestycja, jeśli chodzi o półkę śmierci. O, i zajrzyjmy do środka. Coś tam się kluje. A ona też była przeceniona. O nie, ale jest, teraz dopiero to zrozumiałem. Masakra. Nie wiem nawet ile kosztowała ta zanokcica, abym chciał się dowiedzieć. Przynajmniej się dowiedzieć, jak nie kupić. Och, no fatalnie. Tutaj są ogromne kukulaty z takimi zmutowanymi pniami. Jest ich tam mnóstwo. Nie wiem, czy u was kukulata też tak rośnie, bo u mnie też wypuściła taki pień. No ale to chyba normalne, ja to bardzo lubię u niej, akurat ja w ogóle lubię takie drzewiaste rośliny. No ale teraz jeszcze trochę wadożernych, dzbaneczniki, kapturnice, a to jest Cephalotus bukłakowaty. Ciekawe, ciekawa roślina, chociaż ja najbardziej lubię kapturnice, ale teraz jak o tym pomyślałem, to nie chcę, jednak jak spojrzałem na nią jeszcze raz, to już nie chcę w to wnikać. No... Nie wiem, jak wam się podobają te owadożerne, czy udaje wam się je przezimować. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Jeszcze trochę taumatofylów. One nawet nie wyglądały tak, wiecie, wciornastkowo, jak to zwykle bywa. Ale jakoś tak, no coś tak żółknął, nie wiem, coś mi się nie podobało w nich. Tu jeszcze trochę paproci, w które musimy zajrzeć oczywiście. Żeby nie było później narzekań w komentarzach, tak. Rosną, fajnie. Piękne. I łosierogi, i monstera SPP-u. Fajnie. I tu jeszcze więcej tych owadożernych. Fajnie, że w tym moim obie jest taki wybór. Naprawdę się z tego cieszę strasznie. Aż
miałem taki zacież, jak byłem w tym sklepie teraz po takiej długiej przerwie i widziałem te wszystkie piękne rośliny, chociaż wcale nie planowałem kupować czegoś, ale no, samo przebywanie w otoczeniu tych pięknych roślin mnie tak ucieszyło, że było naprawdę fajnie. No, a tutaj jeszcze mamy na wózku trochę stromantę. To nie jest akurat półka śmierci, jak zresztą widać, ale po prostu już brakło miejsca na to, żeby wystawić na stołach. Szok. Agawy, ta jest całkiem fajna. No ale wiecie, ja to na te sukulenty to tak średnio. Te niektóre kompozycje tutaj takie. No ale idziemy jeszcze zobaczyć, czy są jakieś fajne maluchy. Czy są jakieś fajne maluchy? Ja wiem. Jest trochę filodendronów. Jest jakaś tam dracena. Trochę małych kaladiów. No ale tak ogólnie to nie ma niczego takiego, co by mnie zaszokowało, że jest. No tam jeszcze taki fajny filodendronek też. No, no, no. Kurczę. No to wygląda jak sztuczne. Ale tutaj całkiem fajnie. W tym momencie chciałbym podziękować patronom za wspieranie kanału i pokazać wam jeszcze dwie rośliny, które wybrałem na sam koniec. Takie najbardziej szokujące dla mnie. Ta Lea jest piękna. No sami przyznajcie. No i zobaczcie, jakiej wielkości jest ten Melano. Po prostu szok. Przepiękny. Do zobaczenia w następnym odcinku.